Dzień dobry. Jest godzina 7:40. To jest program Michał Rachoń. Jedziemy. Witam Państwa bardzo serdecznie po naszej stacji. Proszę Państwa, dziś latają drony. Proszę sobie wyobrazić o tym, co to oznacza i dlaczego latają drony i dlaczego mogliśmy między innymi z wnętrza stacji zobaczyć przed chwilą piękny wschód słońca nad Warszawą. To jeszcze w swoim czasie poinformujemy. Witam serdecznie naszych komentatorów. Są z nami Anna Derewienko. Dzień dobry, witam serdecznie. Paweł Piekarczyk w oryginalnej bluzie i koszulce. To najnowszy krzyk mody, ewidentnie. Dzień dobry, witam serdecznie. Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska. Dzień dobry, Białystok jest z nami. Witam Was. Dzień dobry, u mnie minus 18 stopni. Czyli tak generalnie powiedziałbym, że ocieplenie w pełni. Jak rano wychodziłem u siebie na wsi z domu, to tak było minus 15, no więc jeszcze trochę cieplej, więc w ogóle jest super. Szanowni Państwo, wczoraj sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w komunikacie podpisanym przez sędziego Piotra Maksymowicza poinformował o przygotowaniu nakazów do prowadzenia do zakładu karnego dwóch byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W samym dokumencie, jak wynika z komunikatu, sąd ten nie uwzględnił wniosków o odmowę wszczęcia postępowania wykonawczego wobec Kamińskiego i Wąsika. Nie uwzględnił też wniosków o umorzenie postępowania wykonawczego oraz wniosku o wstrzymanie wobec skazanych Kamińskiego i Wąsika wykonalności kar 2 lat pozbawienia wolności. To napisane jest w komunikacie. Oznacza to, że jak poinformował wczoraj Marcin Kierwiński, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, taki tweet pojawił się wczoraj, policja czeka na przekazanie tego dokumentu, możemy tu ich pokazać. Po jego otrzymaniu stosowne działania będą podjęte natychmiast. To jest cytat z tego, co napisał szef MSWiA. Jak na razie nie mamy informacji na temat podjęcia działań przez policję. Choć przyglądamy się i staramy się, żeby nasze kamery były w miejscach, gdzie coś w tych sprawach może się dziać. Wczoraj w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie dotyczące tej sprawy. Jest ona bowiem działaniem bez precedensu w polskim systemie prawnym. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali bowiem w roku 2015 ułaskawieni przez prezydenta Rzeczpospolitej w sprawie, która ciągnie się od roku 2007, kiedy to w ramach operacji specjalnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego, świeżo wówczas powołanego, agenci biura przekazali 3-milionową łapówkę, która trafić miała do ówczesnego wicepremiera Andrzeja Lepera. Według ustaleń śledztwa i operacji specjalnej akcja została jednak spalona. Przeliczający już wówczas gotówkę w pokoju hotelowym pośrednicy wycofali się z transakcji, a prokuratura poinformowała chwilę później, że przeciek, jaki nastąpił w tej sprawie, zdaniem prokuratury miał nastąpić w wyniku pewnego spotkania, które przeszło do historii. Ci, którzy pasjonują się polityką, pamiętają te sceny. To konferencja, która o tym informowała. Miało to być spotkanie pomiędzy ówczesnym szefem MSWiA Januszem Kaczmarkiem, ministrem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, a wówczas najbogatszym Polakiem Ryszardem Krause. Ta sprawa stała się powodem upadku pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości w roku 2007. Fragmenty konferencji, która opisywała mechanizm, w wyniku którego w operacji specjalnej miał nastąpić przeciek, umorzona została 30 listopada 2009 roku. W sprawie przecieku śledztwo zostało wówczas umorzone. Po latach zarzuty w tej sprawie, oczywiście nie w sprawie przecieku, a w sprawie organizacji samej operacji specjalnej, usłyszeli nadzorujący ją szefowie CBA. Po trwających latami procesach skazani zostali w roku 2015, a prezydent Andrzej Duda ułaskawił ich przed uprawomocnieniem się wyroku. Wczoraj prezydent Andrzej Duda wypowiadał się na ten temat. Po wydaniu wówczas przez sędziego wyroku ja zdecydowałem o ułaskawieniu tych skazanych osób, przede wszystkim panów ministrów. To ułaskawienie zostało określone w ostatnim czasie w mediach jako wręcz podręcznikowe. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny. Była to dokładna realizacja prerogatywy konstytucyjnej prezydenckiej, jaką jest prawo łaski.
Jednak w ramach trwającej w Polsce właśnie od roku 2015 sędziowskiej rebelii, to słowa, których użył ostatnio na naszej antenie rzecznik dyscyplinarny sądów powszechnych, prezydenckie ułaskawienie, osobista, jedna z najważniejszych w ogóle wpisanych w tradycję państwa jako takiego, prerogatyw głowy państwa prezydenta, została zakwestionowana między innymi przez sędziego znanego ze swoich politycznych motywacji, o których opinia publiczna dowiedziała się dużo później. W tych sprawach orzekał również sędzia, który między innymi posłał przez internet serię wiadomości, w których, jak mu się wówczas wydawało, informował Tomasza Lisa o swoich pomysłach na walkę z partią Prawo i Sprawiedliwość. Profil Tomasza Lisa internetowy okazał się jednak fałszywy, mleko się rozlało. Po latach sędzia, który za tę kompromitującą sprawę odpowiadał, sędzia Łączewski, chodzi w glorii i chwale Gazety Wyborczej jako ten, który wsadził do więzienia ludzi walczących z korupcją, choć ostatecznie wyroki w tej sprawie również w ostatnich godzinach wydawali jeszcze inni sędziowie, choć również nie kryjący, jak już mówiłem wcześniej, swoich poglądów na główne spory polityczne, jakie toczyły się w Polsce w ostatnich latach. Sędzia Łączewski, po tym jak ujawnione zostały jego kompromitujące wiadomości wysyłane do, jak mu się wydawało, Tomasza Lisa, zrzekł się urzędu. Jak wówczas pisał, to cytat, nowa Krajowa Rada Sądownictwa stała się ciałem karykaturalnym, które nie dba o niezawisłość sędziów i niezależność sądów. I to był powód, dla którego przestał być sędzią, zrezygnował z tego i oczywiście nie miało to nic wspólnego z tym, że skompromitował się wysyłaniem wiadomości do fejkowego Tomasza Lisa. Wczorajsza decyzja sądu ma jednak daleko idące konsekwencje nie tylko natury prawnej. Po raz pierwszy w historii Polski do więzienia trafić mają najwyżsi rangą przedstawiciele służb zajmujących się zwalczaniem korupcji i do więzienia trafić mają właśnie za to, że korupcję zwalczali. Mechanizm, który stanowił przez prawie cały okres III RP główny motor napędowy układów rządzących Polską, w ten sposób zostaje sportretowana, w ten sposób zostaje pokazana. Walka z korupcją jest napiętnowana. Powołanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które dostało możliwość używania zaawansowanych technik operacyjnych, wzorowanych na tych, jakie stosować może amerykańska FBI, bo o tym właśnie trwały w Polsce dyskusje w roku 2005-2006, kiedy cały świat i cała Polska pamiętała jeszcze o wielkiej aferze korupcyjnej, która była takim podsumowaniem całych lat korupcji w Polsce, czyli afera Rywina. CBA powołano zostało z narzędziami, jakimi dysponowały służby zachodniego świata. I powołanie tej służby przyniosło całą serię spraw, w których na gorącym uczynku przyłapani zostali politycy różnego szczebla, przyjmujący korzyści majątkowe, gotówkę lub powołujący się na wpływy. Jednak w rzeczywistości politycznej, po przecieku na 40. piętrze hotelu Marriott, prawie wszystkie zostały umorzone, zresztą jak sprawa samego przecieku, a w prawie każdej z głośnych spraw, niezależnie od tego, czy mowa była o posłance nagranej, kiedy przyjmuje pieniądze na kampanię wyborczą, czy żonie jednego z najważniejszych polityków w kraju, która słabo z zakamuflowanym kodem rozważała o garderobie w rozmiarze europejskim lub amerykańskim, czy o burmistrzu, czy burmistrzach nadmorskich miejscowości, którzy albo przyjmowali zegarki, lub rozmawiali z kolegami z partii o zgodzie na remont strychu w zamian za jedno mieszkanie dla niego, a jedno dla mamy, czy w sprawach innych ludzi związanych z establishmentem III RP, prawie za każdym razem okazywało się, że to nie ci ludzie, którzy powoływali się na wpływy, żądali łapówek albo przyjmowali korzyści majątkowe, są winni, a winni są agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Czyli mówiąc w uproszczeniu, policjanci pilnujący interesów i pieniędzy polskich podatników, a nie złodzieje, którzy ich okradali, są zdaniem sądów III RP przestępcami lub w najlepszym przypadku osobami,
które przekraczały swoje uprawnienia, wodząc na pokuszenie dobrych z natury polityków, których korupcyjne zapędy wychodziły na światło dzienne tylko dlatego, że owijali ich sobie wokół palca podstępni agenci CBA, a nie dlatego, że korupcja była przez całe lata ich podstawowym sposobem bogacenia się i w ogóle podstawowym sposobem bogacenia się ludzi władzy. Jednak prowadzenie całej serii operacji specjalnych, a także ujawnianie ich mechanizmów, nawet jeśli sądy masowo uwalniały ludzi, którzy dali się CBA złapać, spowodowało coś jeszcze. Powstanie instytucji, ujawnienie tych spraw miało jeden efekt uzdrowieńczy dla polskiego życia publicznego. Korupcja została napiętnowana. Korupcja stała się przestępstwem, którego należało się wstydzić. Nikt już nie bredzi dzisiaj o tym, że łapówki są smarem oliwiącym dobrze funkcjonującą gospodarkę, a takie brednie były częścią głównego przekazu medialnego przez całe lata postkomunistycznej III RP. Co więcej, potencjalni przestępcy zaczęli się bać, obawiać przed przyjmowaniem łapówek. To z kolei utrudniało robienie interesów zarówno tym, którzy łapówki przez lata dawali, przez co sami zarabiali krocie, jak i tym, którzy je brali i w ten sposób się bogacili. Fakt, że po roku 2015 również poza Polską na łapownictwie przyłapani zostali najważniejsi ludzie związani z Platformą Obywatelską, że prokuratura stawiała im zarzuty, również prokuratury innych państw, również urzędy antykorupcyjne innych państw. Sławomir Nowak, szef gabinetu i prawa ręka Donalda Tuska, do dzisiaj pod takimi zarzutami stoi. To najlepszy przykład tego, jak wysoko w strukturach polskiego państwa ten rak się zagnieździł. I to również pokazuje, z jakiego powodu ci właśnie ludzie, twórcy CBA, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, jako pierwsi mają stać się więźniami politycznymi reżimu Donalda Tuska. I między innymi o tym będziemy rozmawiać w moim programie. Michał Rachoń, jedziemy. Słyszeliśmy przez lata, mówię o tych bredniach, bo naprawdę trudno nazwać to inaczej. Korupcja oliwiła mechanizmy gospodarcze III RP. Ja pamiętam tego rodzaju artykuły, tego rodzaju teksty, pamiętam nawet tego rodzaju dyskusje na uczelni, na której studiowałem. Byli ludzie, którzy przekonywali, że tak, trochę korupcji, to nic złego w tym nie ma. No i to zmieniło się dopiero wtedy, kiedy po prostu Polacy po pierwsze zobaczyli mechanizm afery Rywina, a później oglądali raz po raz ludzi, którzy przyjmują gotówki, łapówki, a później z zdumieniem stwierdzali, że sądy ich masowo uniewinniają. Paweł Piekarczyk. Dałem jeszcze wiele lat temu w takiej piosence o Platformie Obywatelskiej frazę: do sądu złodziej śmiało ucieka, bo wszak korupcja prawem człowieka. To tak niestety wygląda, że oni się tak zachowują. Ja jestem absolutnie dumny z faktu, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik to są dwaj moi koledzy, z którymi działaliśmy razem jeszcze w Lidze Republikańskiej w połowie lat 90. ubiegłego wieku. I jakby ich droga do tego miejsca, w którym są w tej chwili, jest absolutnie jasna i do prześledzenia od 20 lat. Mariusz Kamiński przecież razem z Maćkiem Wąsikiem oni działali w służbie celnej, kiedyś z niezwykłym poświęceniem. Zresztą Mariusz kiedyś pracował w biurze kontroli w Telewizji Polskiej, też tam miał pewne sukcesy wówczas i różne dziwne rzeczy powykazywał. To jest absolutnie, to jest taka postawa, którą oni pokazują, którą oni się cechują przez całe życie. To są bardzo piękne życiorysy, za które na pewno historia Polski im kiedyś podziękuje. Natomiast dzisiaj mamy to, co mamy. I ja chciałem przypomnieć obecnie rządzącym, że takie osoby jak, nie wiem, margrabia Wielopolski, może i odeszły w jakiejś dostatku,
ale za to potworny i niesławny. Każdy się obrazi, jak się go porówna do Polski. Każdy się, już może mało osób pamięta, czym w istocie była Targowica, ale wszyscy doskonale wiedzą, że to było niedobrze być targowiczaninem. I dokładnie tak będzie z tą władzą, która w tej chwili próbuje wsadzić Mariusza i Maćka. Przy czym też warto sobie zdać sprawę z pozostałych implikacji tego, że oni zostaną wsadzeni. To jest całkowite zdeformowanie systemu. To jest nasze określenie tego przez hamówę. To jest po prostu określenie niezwykle. No ale to jest chyba coś idącego. Ja nawet nie wiem, czy to jest w ogóle stosowne sformułowanie. Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska. Mówimy o komunikacie, który przecież jest komunikatem nie tylko do Macieja Wąsika czy do Mariusza Kamińskiego. To jest nie tylko komunikat do wszystkich tych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy przez lata po prostu zajmowali się prowadzeniem spraw korupcyjnych w Polsce, bo ta służba była w tym wyspecjalizowana, ale to jest przecież komunikat do tych wszystkich, którzy z korupcji żyli, czy to jako notoryczni łapownicy, czy to jako notoryczni wręczający łapówkę, czy łapówki, żeby uzyskać kontrakty, żeby kupić grunty, żeby przejąć budynki, żeby zdobyć kontrakty. To jest komunikat, który idzie bardzo daleko i mówi: wracamy do rzeczywistości z roku 2005. Nie ma być już CBA, nie ma być już służby, która będzie pilnowała właśnie tej ludzi, którzy tego rodzaju przestępstwa popełniają. Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska. No tutaj właśnie mamy sytuację taką, że korupcja jest prawem człowieka pod warunkiem, że człowiek jest związany z Platformą Obywatelską. Ja przypomnę, że całkiem niedawno jeden z podejrzanych w innej aferze nazywał się pan Karpiński, znaczy nazywa się pan Karpiński bez żadnego problemu, just like that, po prostu otrzymał mandat poselski do Parlamentu Europejskiego i tam nie było żadnych wątpliwości, czy mu można przyznać ten mandat i immunitet, czy nie. Człowiek wyprowadzony, jak to się mówi, prosto z celi do Brukseli i żadnych wątpliwości nie było. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, co ja mówię już od dłuższego czasu, także tutaj na antenie Telewizji Republika, że ta sytuacja będzie skutkowała i ona już zaczyna skutkować dla całej Polski, dla naszej gospodarki, ponieważ ja dzisiaj dosłownie chwilę przed programem zobaczyłam na stronie Business Insider, że nasi jakby inwestorzy, którzy tutaj chcieli w Polsce zainwestować, w tej chwili rewidują swoje plany, ponieważ oni nie mają żadnej gwarancji, że mogą działać w systemie prawnym. Ja powiem, że gdybym ja miała inwestować w Polsce, ja zresztą miałam teraz założyć drugą działalność gospodarczą i się w tej chwili zastanawiam, czy ja to mogę zrobić, bo jeżeli na przykład, nie daj Boże, z jakiegoś powodu trafię do sądu, z różnych powodów może być, nie wiem, to może być jakaś, prawda, z samochodem służbowym mogę stanąć nie tam, gdzie trzeba, albo ktoś uzna na przykład, że ja stoję nie tam, gdzie trzeba, przecież ja się z tego nie wypłacę, bo sądy orzekają politycznie, nie w zgodzie z prawem, tylko politycznie. I teraz ja na przykład raczej tej gospodarczej działalności drugiej nie założę, bo jedną mam, ale drugiej już nie założę. I tak w tej chwili robią inwestorzy, którzy w Polsce mają w planach jakieś inwestycje, a nam zaczęły... Nie, no, ale ja jestem pewien, że są też tacy, którzy mówią no wręcz przeciwnie. No teraz, że zacytuję klasyczny film Piłkarski Poker, to my możemy wszystko. No jestem pewien, że jest co najmniej kilka takich środowisk, które patrząc na decyzję o doprowadzeniu do zakładu karnego Macieja Wąsika, Mariusza Kamińskiego, tak sobie właśnie myślą. Anna Derewienko, poproszę o komentarz. Ja myślę, że to, co najbardziej uderza w tej sprawie, to jest to, że osoby, które słyną z tego, że ścigały przestępców, dzisiaj są traktowani jak pospolici przestępcy. Znaczy ja, słuchając różnych
komunikatów newsowych właśnie na to zwracam uwagę, że mówi się o tych ludziach, no jakby się ścigało co najmniej, ja nie wiem, jakichś gangsterów, więc to jest takie całkowite odwrócenie pojęć. Do tego mało przypomina się w ogóle kontekst afery gruntowej i rzeczywiście jest to sytuacja, która została wygenerowana sztucznie na potrzeby wykazania procederu korupcyjnego w Ministerstwie Rolnictwa. To też jest istotne, bo nawet jeśli tutaj doszło do nadużycia uprawnień, to było to robione w dobrej wierze, czyli żeby wykazać proceder, którego tam w tym Ministerstwie Rolnictwa być nie powinno. W związku z czym tutaj jeszcze zachodzą okoliczności łagodzące. W związku z czym w ogóle już nie wiadomo, dlaczego jest to traktowane właśnie w takich kategoriach no, przestępczych, tak jakby niemalże te osoby, które próbowały wykazać przestępstwo, właśnie same stały się przestępcami. Do tego jeden z komentatorów wczoraj na innej antenie zwrócił też uwagę na to, że nawet jeśli do takiego przestępstwa w rozumieniu kodeksu karnego doszło, to można byłoby tutaj zastosować karę w zawieszeniu, czyli żeby te osoby jednak do tego więzienia nie trafiły, bo on też uznał, że to nie jest to sytuacja, która by klasyfikowała teraz te dwie osoby do odbycia dwuletniej kary więzienia. To jest oczywiście spojrzenie zwykłego obywatela, no ale myślę, że my jak na to patrzymy tak po prostu racjonalnie, no to też jakoś nie widzimy po prostu, żeby to była taka sytuacja. I tak jak Agnieszka wskazała, no są osoby, które mogą trafić bezpośrednio z celi do Brukseli. No jakoś tutaj takie okoliczności łagodzące nie zachodzą, no co budzi jednak nie tylko zdziwienie, ale jakiś sprzeciw. To mam wrażenie z komunikatem, który ma być komunikatem dużo szerszym niż tylko taki wynikający z kontekstów prawnych. Cóż, reklamy. Teraz wracamy po reklamach z rozmową polityczną.